Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym skład builderze. Dzisiaj zajmiemy się zbudowaniem kolejnego składu. Tym razem jest to Liga Szwedzka, skład, który pewnie jeszcze nie widzieliście. Powiem Wam tak, zagrałem kilka meczów, gra mi się trochę średnio, ale jeśli chcecie sami spróbować, wytestować sobie tą ligę, zagrać Ligą Szwedzką, pewnie niewielu z Was jeszcze grało takimi składami, więc polecam naprawdę sprawdzić sobie, jeśli macie tych końców troszkę do wydania, to dlaczego by nie? Sami się możecie przekonać, więc przedstawiam Wam przepraszam bardzo, skład Ligi Szwedzkiej, tylko znajdźmy sobie ją tutaj. Szkocka. Scottish. Cholera, jaka jest Liga Szwedzka? Żebym ja pamiętał. O jest, Liga Szwedzka, zacznijmy od bramkarza na pierwszym miejscu, właśnie pierwsza nasza karta, kupiony za 300, Henson, i co mnie zdziwiło, to 4 gwiazdki słabszej nogi, w sumie chyba Neuer też ma, nie? Także to jest nasz bramkarz, przejdźmy sobie do środkowego obrońcy, którym jest Backman, kupiony za 2200, więc tutaj troszkę musiałem się wykosztować. Kolejny nasz obrońca to Joza. Joza 79 tempa. Mam nadzieję, że nie słyszycie tutaj zbytnio mojego telefonu. Kupiony za 200. Na razie, jak widzieliście, rozegrałem jeden mecz. Także zacznijmy sobie teraz od następnego. Na lewej obronie mamy Konate. 82 tempa, więc szybki, naprawdę. Akurat tym zawodnikiem gra się spoko. Kupiony za 200. No i na prawej obronie Tkalcić. Podaje, że tak to się czyta, kupiony za 200, też ponad 80 tempa, więc tutaj akurat mamy szybką obronę, jeśli chodzi o skrzydełka. Teraz zacznijmy od środkowych pomocników. Numer 1 w środku pomocy to Mahlangu, 88 tempa aż, więc wow, 1200 za niego dałem. Fajny fryz przy okazji. Kolejnym zawodnikiem jest Borges. 4 gwiazdki z papszej nogi i 3 sztuczek, kupiony za 450. Teraz przejdźmy na prawą pomoc, Span 84 tempa, 3x3 jeśli chodzi o gwiazdki, kupiony za 750. I przejdźmy teraz na lewą pomoc, Matumba, oczywiście kolejny, Hanys mi tu spamuje jeszcze, Matumba, kolejny zawodnik, zobaczmy i patrzcie na to, 5 gwiazdek, sztuczek, 4 z papszej nogi, wow, kupiony za 1900. I przejdźmy teraz do napastników, którym jest jednym z nich El Kabir, 81 tempa. Jeśli chodzi o strzały, to akurat lepszy jest ten drugi i oczywiście Igbon Nanike kupiony za 800, 4x3 jeśli chodzi o gwiazdki, ale patrzcie na tempo, aż 90, no i 69 główek, if you know what I mean. Ten kupiony za 700, no i do tego jeszcze mamy menadżera, bodajże to był srebrny menadżer. Tak to wygląda. Ja tutaj jeszcze ustawię sobie randomową ławkę rezerwowych. Także tak się prezentuje mój skład. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z kolejnego skład buildera. Tym razem przygotuję coś już lepszego. Także do usłyszenia kolejnym razem. Na razie i pion.